Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na pierwszym spotkaniu z cyklu Kolokwia Invisibilia, na pierwszym Kolokwium Invisibile. Pierwszym spotkaniu, w pierwszej debacie z cyklu planowanym przez Stowarzyszenie Kolegium Invisibile przy wsparciu Uniwersytetu Łódzkiego, przy wsparciu wydawnictwa Znak, wydawcy miesięcznika Znak oraz Szóstej Dzielnicy, której dziękujemy za udostępnienie przestrzeni do rozmowy. Inicjatywa Kolokwiów Invisibiliów nie jest ideą nową dla stowarzyszenia. Postanowiliśmy reaktywować wydarzenie, które do tej pory odbywało się w Krakowie, tak przenieść je, rozszerzając nieco jego zasięg. W tym tygodniu udało nam się zorganizować debaty w kilku miastach Łodzi. W środę odbywało się spotkanie o takim samym temacie jak nasz dzisiejszy w Warszawie. Wczoraj odbyła się debata w Poznaniu. Dziś mam okazję rozmawiać z naszymi gośćmi w Łodzi, w Szóstej Dzielnicy. W planowanym przez nas cyklu debat przyświecać nam będzie sentencja przypisywana Diogenesowi z Synopy, być może nie najlepszemu patronowi podobnej imprezy, filozofowi znanemu z cynizmu, filozofowi pogańskiemu, rozpoznawanemu przez uwielbienie do przebywania, mieszkania w beczce. Ale mamy nadzieję, że maksyma, która jest przypisywana mu przez tradycję pośrednią, ma pewien charakter uniwersalny. A brzmi ona: szukam człowieka, pytam o człowieka. Anthropon zeto. I my także chcielibyśmy zapytać dziś Państwa o człowieka, a w zasadzie o człowieka współczesnego, człowieka dzisiejszego. Człowieka z pewnością troszkę zagubionego, otoczonego przez pojęcia, które zmieniają się niekiedy szybciej od naszych przyzwyczajeń językowych. Być może takim pojęciem jest indywidualizm bądź kolektywizm. Z całą pewnością człowieka, no właśnie, indywidualnego czy kolektywnego. Spróbujemy to dziś ustalić. A ja mam przyjemność przedstawić naszych gości. Pani profesor Monikę Płatek, związaną z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Prawa i Administracji. Pana profesora Ryszarda Kruszczyńskiego, reprezentującego Wytoroznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego, ale także Akademię Sztuk Pięknych. Oraz profesora Marka Kozłowskiego, pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także ja mam okazję studiować. Nazywam się Jan Skarbek-Kazanecki, jestem studentem i członkiem Kolegium Invisibile. Wydaje mi się, że dobrze będzie zacząć od zdefiniowania tego, o czym w ogóle chcemy rozmawiać, czyli od próby odpowiedzi na pytanie, czym indywidualizm jest, czym kolektywizm jest i jak przejawia się w dziedzinach właściwych państwu. I poprosiłbym o to na początek, panie profesor. Nie chciałabym być pierwsza, ale... A wyzywa mnie pan do głosu z jakiego powodu? Udziela mi pan głosu z tego względu, że jestem kobietą, jest czy z tego, że jestem od lewej, zaczynam od lewicy. Ja jestem dużo bardziej ciekawa tego, co powiedzą panowie na początek. I przyznam się państwu, że oczywiście jak tutaj jechałam, to byłam ciężko przerażona, czego nie ukrywałam. Nie tylko dlatego, że potwornie wiało i zwiewało mnie po tej drodze, ale również dlatego, że ponieważ rozmawiałem z panem, nie wiem czemu, ale wyobrażałam sobie pana, że jest pan dużo starszy, jest pan profesorem, ma pan dużą brodę i że nie mogę takiemu starszemu panu nawalić. No. Oczywiście studentowi też nie mogę nawalić. Natomiast ponieważ to wszystko miało być w kontekście Facebooka, internetu, to ja nie jestem od tego specjalistką. Ale skoro mamy mówić o tym, czy jesteśmy istotami indywidualnymi, czy jesteśmy zbiorowymi, to oczywiście tutaj już bardzo chętnie się z Państwem podzielę pewnymi punktami może na początek, bo gdzieś Pan będzie mi też musiał zacząć zatrzymywać, bo jak zaczynam mówić, to wydaje mi się rany włoskie, że ja najwyżej mogę minutę, a potem mija 45 minut, więc proszę na to uważać. Więc po pierwsze wydaje mi się, że powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że jednak jesteśmy zwierzętami. I z tego punktu wyjść. My jesteśmy zwierzętami. I jako zwierzęta
jesteśmy istotami społecznymi, zbiorowymi, więc to już by wskazywało na to, że jesteśmy w pewnej zbiorowości. Ja na razie w ogóle bym nie chciała mówić o prawie, tylko bym chciała powiedzieć o tym, co w sposób dość naturalny się narzuca, kiedy przychodzi pytanie, czy jesteśmy, czy mamy do czynienia z indywidualizmem, czy mamy do czynienia z kolektywizmem. I to, co mi się w sposób naturalny narzuca, to moje dwie Chinki. Ja mam dwie młode znajome Chinki, które mnie uwielbiają. Obie są z Ameryki. One mnie uwielbiają dlatego, że ja jestem pierwszą osobą w ich życiu, która im otwarcie powiedziała, ile one są warte. Ja już nie mówię, że one są dodatkowo jeszcze piękne i że wspaniale mówią po mandaryńsku, bo to dosyć proste w ich wydaniu. Natomiast są to niezwykle wykształcone osoby, które osiągnęły bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. I ta młodsza Chinka, która jest z Chin, i ta starsza Chinka, która jest już urodzona w Stanach Zjednoczonych, są niezwykle pracowite i osiągają kolejne stopnie. Obie są doskonałymi prawniczkami pracującymi w wielkich firmach i jednocześnie mają coś, co już ich nauczyłam. To znaczy nauczyłam ich doceniać, ile one znaczą. Ale jest moment w naszych rozmowach, poza tym też zobaczyłam, że Chinki, bez względu na to, czy są z Ameryki, czy z Chin, i ja z Polski, możemy się bardzo łatwo dogadać. Czyli ludzie się mogą dogadać bez względu na kulturę, z której pochodzą, ale jest jeden punkt, w którym my się dogadać nie możemy. Mianowicie one są genetycznie niezdolne do tego, żeby krytykować swoją władzę. Kompletnie. I w momencie, kiedy dochodzi, ta młodsza nazywa się Florence, ona się zupełnie inaczej nazywa, ale na potrzeby amerykańskie ma takie imię, ponieważ nikt nie potrafi wymówić jej imienia. Ale ta młodsza przyjechała do Ameryki, nie bardzo nawet może wrócić, bo właśnie jej wujka wsadzili na wiele lat. Ta druga, jej rodzina była prześladowana za to, że byli katolikami w Chinach i dopiero kiedy przyjechali do Ameryki, to się zorientowali, że katolicyzm trochę inaczej w Ameryce wygląda i że nie polega na tym, katolicyzm chiński polega na tym, że trzeba słuchać, przestrzegać. Jest niezwykle konfucjański. Natomiast jak dochodzi do punktu, w którym trzeba coś złego powiedzieć na władzę, to one tego nie umieją. To nie jest tak, że one się boją, tylko to jest tak, że zaczyna się tłumaczenie. Ty nie rozumiesz. Władza ma strasznie ciężkie zadanie. Zobacz, jaki to jest wielki kraj. Oni muszą sobie z tym wszystkim poradzić. Nie rozumiesz. Są naprawdę ogromne problemy socjalne, społeczne, ekonomiczne i oni z tym wszystkim muszą sobie poradzić. Zobacz, ile się stało w ciągu tych ostatnich lat. Ludzie się zindywidualizowali, ludzie zaczynają zapominać. I to jest jeden punkt, gdzie można rozważać kolektywizm i indywidualizm. Punkt, który jest zawieszony między tym, jak się widzimy. Czy widzimy się jako osoby, które mogą coś o sobie powiedzieć indywidualnie, niezależnie od korzeni, z których wychodzą i niezależnie od tego, co ewentualnie może ich spotkać w przyszłości, czy też mają świadomość, jak moje dwie Chinki, że one są jedynie koralikiem, jednym koralikiem w sznurze korali. I ten sznur jest okrągły, ale tak naprawdę trzeba go zobaczyć jak zwinięty wielokrotnie. Czyli, że one swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim ja świadczą o wszystkim, co było przed nimi, świadczą o całej rodzinie i o tych, którzy będą po nich. I muszą wziąć to wszystko pod uwagę i w tym się ustawiać. I byłoby za prosto powiedzieć, że to jest konfucjanizm, bo to nie jest, ale to jest ten inny sposób myślenia. I teraz, ja jestem prawniczką, ale poza tym jestem kobietą i dużo czytam. I książka, którą Państwu bardzo polecam, to jest jak Eskimosie ogrzewają swoje dzieci. Jest to napisane przez Chinkę z urodzenia, adoptowaną przez Amerykanów żyjącą w Argentynie, która napisała książkę, ponieważ urodziła dziecko, o tym, jak w różnych kulturach wychowuje się dzieci. Bardzo dobra książka tutaj dla nas wydaje mi się bardzo ważna, bo my zaraz będziemy o filozofach. A tak naprawdę to, kim się stajemy, to, jaki się... Co się nam w głowie układa, pochodzi z gruntu, na którym się wyrasta. I oczywiście można mieć to szczęście, że się wyrasta na różnych gruntach, co z mety daje nam metaperspektywę i pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość nie jak coś normalnego,
tylko na coś, co jest zróżnicowane. I z góry daje nam perspektywę, że w różnych miejscach jest różni. Za każdym razem to się nazywa, to jest normalne, a wszystko inne jest nienormalne. I teraz te kultury są bardzo różne i można je podzielić na dwie. Zupełnie inaczej niż w przypadku indywidualizmu i kolektywizmu, kiedy przeciwstawiamy sobie Europę, a po drugiej stronie Chiny, bo jeszcze gdzieś by trzeba było Kazachstan wrzucić w ten cały, a może za chwilę. A może już go nie będę wstawiać, ale Kazachstan jest jeszcze innym momentem, który by też trzeba było uwzględnić, jeśli mielibyśmy myśleć o indywidualizmie i kolektywizmie. Pan już łapie się za mikrofon, więc ja tylko dam jeszcze dwa przykłady. Że już mi pan wybił, no. Już wiem. Plemiona Aka i plemiona Słowian, prawda? Plemiona Aka są z Afryki. To jest plemię, gdzie tak naprawdę od urodzenia dziecka to ojcowie noszą dzieci. Bo to są plemiona, które są plemionami przemieszczającymi się i zarówno kobiety, jak i mężczyźni polują. I w związku z tym jest oczywiste, że na dłuższe wyprawy to nosi ten, który jest silniejszy, a większymi mięśniakami, w tym niewielkim, bo zbliżonym do pigmeju w narodzie bądź grupie są mężczyźni. I teraz okazuje się, że w momencie, kiedy mężczyzna od początku zajmuje się dzieckiem, w dużo mniejszym stopniu jest skłonny do chrzanienia o patriotyzmie, w walkach, wyklętych żołnierzach i tym, co ma sprawdzić go i pokazać, że jest patriotą, jak padnie trupem. Bo on musi przeżyć i widzi, że są inne metody na życie, niż zabijanie, wojny, mordowanie się. I okazuje się, że tam też jest bardzo charakterystyczne, to jest jeszcze inny temat, jeśli chodzi o choroby psychiczne, ponieważ to one również okazują się być kulturowo poustawiane, ale jest bardzo rzadko, mamy do czynienia z czymś takim, że ludzie zapadają na choroby psychiczne. Faceci są doskonali przez to, że noszą. I to już wystarczy. I w tym się wyżywają. I nie muszą dodatkowo sobie dodawać. Czyli tu by trzeba było według tego, jak mamy podzielone codzienne obowiązki wzrastania i w jaki sposób określamy, że nasze poczucie godności jest zaspokojone czy nie. Jak chce pan, żebym tu skończyła? Bo mam jeszcze pisane bardzo wiele, ale może pan oddać głos. Proszę o zawieszenie głosu, dobrze? Proszę o... To samo pytanie. Jak rozumie pan profesor indywidualizm, kolektywizm, zwłaszcza na gruncie własnej dziedziny badań, własnej dyscypliny naukowej? Ja myślę, że wszyscy, niezależnie od tego, jaką dyscyplinę reprezentujemy, mniej więcej w podobny sposób musimy rozumieć te pojęcia na gruncie tej samej kultury, w której funkcjonujemy, kultury Zachodu z pewnymi historycznymi zaszłościami. Ja, kiedy usłyszałem pierwsze zdanie przez panią wypowiedziane, pomyślałem, że muszę zacząć swoją wypowiedź od przedłużenia trochę może polemicznego, rozwijającego, ale pani to potem właściwie sama zrobiła, bo zaczęła pani od tego, że człowiek jest zwierzęciem, a więc w naturalny sposób jest społeczny, a potem mówiła tylko już o człowieku zanurzonym w kulturze w gruncie rzeczy. O człowieku, którego postawy społeczne nie są warunkowane przez jego zwierzęcość, tylko przez jego kulturowość. Bo człowiek to takie zwierzę, które tworzy symbole, które tworzy metafory, który porozumiewa się z innymi. I tutaj chyba jakby docieram do swojej dziedziny i na początek bym przypomniał marszała McLuhana, który konstruując ze swojego punktu widzenia badacza kultury warunkowanej technologicznie historię kultur ludzkich, stwierdził, że wynalezienie pisma gruntownie odmieniło sytuację człowieka, dlatego że do tego czasu, w okresie, kiedy to mowa była głównym medium komunikacyjnym, człowiek potrzebował drugiego człowieka, aby przetrwać, a więc prawdopodobnie mniej więcej z tego samego powodu, z jakiego zwierzęta siebie nawzajem potrzebują. Dla człowieka źródłem wiedzy mógł być on sam albo drugi człowiek. Dlatego wspólnoty tworzyły się według McLuhana wokół takich
specyficznych jednostek, szamanów, czarodziejów, jednostek, które w przekonaniu wspólnoty miały dostęp do takiej wiedzy, do której przeciętna jednostka nie docierała. Ale wynalezienie języka i możliwość zapisywania wiedzy, zapisywania informacji w tekstach spowodował, że drugi człowiek przestał być potrzebny, że wiedza niezbędna do przetrwania mogła być wydobyta z zapisów, z książek. A więc w ten sposób McLuhan dowodził, że dopiero wtedy narodził się indywidualizm, kiedy człowiek przestał koniecznie potrzebować drugiego człowieka. To chyba był dobry moment, gdyby McLuhan miał rację, gdyby się z nim zgodził, dlatego że od tego momentu to, czy preferujemy bliskość wspólnotową, czy indywidualność, zależy już od nas, od naszych własnych preferencji, bo nie jesteśmy na to skazani. Jest to nasz wybór, a więc coś znacznie bardziej wartościowego. I bardzo różne kultury dokonują różnych wyborów, bo oczywiście inaczej postrzega siebie jednostka zanurzona w czebolu, a inaczej człowiek kultury zachodu, który pielęgnuje prawo jednostki do samostanowienia. Czyli indywidualizm i kolektywizm powinniśmy rozumieć jako pewną skłonność psychologiczną? Ja bym powiedział jako wytwory kulturowe, bo skłonności psychologiczne są różne, ale dopóki nie przełożymy ich na formę dyskursywną, dopóki ich nie wypowiemy, nie nazwiemy, to tak naprawdę nie wiemy, czym one są. Natomiast jeszcze jedno zdanie, bo oczywiście przeobrażenia mediów komunikacyjnych nie zakończyły się wiele stuleci temu wraz z wynalezieniem języka. Dzisiaj to tytułowy Facebook, to internet zaczyna być tym medium, które przede wszystkim służy naszej codziennej komunikacji. I to medium, z kolei zdaniem na przykład Mariego Ullmana, czy podążającego ślad za nim pod tym względem Manuela Castelsa, znów w gruntowny sposób zmienia tę sytuację, dlatego że jakby skłania nas, proponuje nam, abyśmy przestali myśleć o indywidualizmie i kolektywizmie jako zwalczających się postawach czy wartościach. No bo koncepcja indywidualizmu sieciowego to taki dziwny indywidualizm, który polega na tym, że sami sobie wybieramy wspólnotę. Czy nie jest to egotyzm, jest to budowanie związków z innymi, nie wymuszonych przez na przykład wspólnotę terytorialną, przypadkowe miejsce urodzenia, ale ze względu na podzielone wartości, zbliżające zainteresowania, cele, które próbujemy razem zrealizować. A więc znów okazuje się, że systemy komunikacji, media, to w jaki sposób jesteśmy w stanie ze sobą się komunikować, są decydujące dla tych określeń. I na koniec chciałbym przypomnieć taki żart rysunkowy, który pojawił się wiele lat temu, kiedy pojawił się internet i kiedy z upodobaniem debatowano na temat tego, czym jest indywidualność w sieci. Oto stary, doświadczony pies mówi do szczeniaka razem z nim siedzącego przed komputerem włączonym do sieci, bo wiesz, w internecie to nikt nie wie, że jesteś psem. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, to samo pytanie. Może jedynie z prośbą o uwzględnienie perspektywy historycznej. Służę tym dziękuję. Więc jeśli jesteśmy zwierzętami, to ja bym tu polityczność tych zwierząt podkreślił, tak? Że jesteśmy zoon polityką. To znaczy, że zoowo-człowieczeństwo realizuje się właśnie przez przynależność czy przez obywatelstwo, tak? Jeżeli patrzymy na to historycznie, tak? I jeśli by trzeba tutaj zacząć od tej epoki przednowożytnej czy starożytnej. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że skoro indywidualizm i kolektywizm są przedstawiane jako para pojęć, to dobrze byłoby zwrócić uwagę na symetrię w tej parze. Znaczy, a ściśle mówiąc, na brak symetrii, bo chyba tak to właśnie historycznie wygląda, że indywidualizm jest jednak wyżej ceniony jako sposób samorealizacji, jako sposób życia,
właściwie indywidualizm jest kojarzony z dobrym życiem, tak? Życiem dobrym, to znaczy z takim życiem, które nie poprzestaje na kultywowaniu jedynie tego biologicznego wymiaru, tego, by tak powiedzieć, domowego, prywatnego wymiaru, ale właśnie wykracza poza ten wymiar, podejmuje ryzyko wykroczenia poza ten wymiar, ma odwagę wykroczyć poza ten wymiar i realizować się w sferze publicznej. No więc tak to mniej więcej wyglądało przed nowożytnością, czy w starożytności, gdzie te dwie sfery realizacji były ściśle rozdzielone i zarazem wzajemnie się flankujące. Mam na myśli tutaj sferę publiczną, czyli to, co nazywamy polis, i sferę prywatną, czy tam sferę gospodarstwa domowego, którą się nazywa oikos, prawda, czy też znaną jako oikos. Otóż funkcjonują one właściwie na zasadzie wyłączonego środka, to znaczy wzajemnie się wykluczają, są ściśle rozdzielone i ta indywidualna samorealizacja wymaga przejścia od sfery prywatności do sfery polis, która była sferą skrajnego indywidualizmu, można powiedzieć, prawda? Nawet takiego ekstatycznego indywidualizmu, to znaczy sferą, gdzie to indywiduum, obywatel wystawiał się na konkurencję ze strony innych i mógł zabiegać o uznanie, prawda? Wygrywał bądź przegrywał, podejmował ryzyko i to było uważane za dobre życie. To znaczy właśnie za takie życie, które jakby wykracza poza tą zwierzęcą, czy też gatunkową egzystencję, jaka była wiedziona w obrębie gospodarstwa domowego, tak? Czy w obrębie oikos, gdzie funkcjonowały kobiety i niewolnicy, prawda? Kobiety właśnie w tej gatunkowej roli, prawda, reprodukcyjnej, natomiast niewolnicy jako ci, którzy wiedli żywot niegodny człowieka wolnego i zarazem nie mieli odwagi popełnić samobójstwa, a zatem jakby sami sobie byli winni, prawda, czy też zasługiwali na ten rodzaj braku uznania, czy też szacunku, jak im przysługiwał. Problem polega na tym, że to rozwiązanie w starożytności miało charakter partykularny, ograniczony, ekskluzywny, można powiedzieć. Zarówno w tym sensie, że każdy obywatel musiał mieć tych, którzy pracowali na jego wolność, prawda? Którzy zdejmowali z niego owe życiowe konieczności i pozwalali mu funkcjonować w ten sposób jako człowiekowi wolnemu, tak? Godnemu właśnie obywatelstwa. A z drugiej strony ta partykularność polegała na tym, że te wspólnoty, prawda, obywatelskie też były ograniczone liczebnie. One mogły funkcjonować z powodzeniem właśnie, czy mogły być nawet były projektowane jako liczebnie ograniczone. Otóż sytuacja się zmienia przy przejściu od starożytności do nowożytności. I można powiedzieć, że ta zmiana zaznacza się nawet w sposobie liczenia czasu, prawda? Czyli w kalendarzu. W kalendarzu, który odróżnia naszą erę od tego, co było przed naszą erą. Ten kalendarz spełnia funkcję nie tylko techniczną, w sensie takim, że pozwala nam odliczać czas, datować pewne wydarzenia, tak? Ale on też niesie ze sobą pewne przesłanie, tak powiedzieć, eschatologiczne, albo mitologiczne, albo ideologiczne, jak Państwo wolą sobie, różnie można to nazywać, prawda? Jak wiadomo, w obecnie obowiązującym kalendarzu to są narodziny Chrystusa, prawda? To one wyznaczają początek skali czasu i zarazem wyznaczają sens dziejów jako całości. Tak? Ten początek jest usytuowany w samym środku dziejów i od nich w naszej erze liczymy czas do przodu, a przed nimi do tyłu. Czyli mamy taką oto dziwną sytuację, że w samym środku dziejów mamy jakiś taki Big Bang sens, prawda? Coś, co wyznacza sens całości dziejów, oddzielając naszą erę od tego, co było przed naszą erą.
I w tym przesłaniu jest też zakodowane coś, co właściwie pozostaje w związku z naszym dzisiejszym tematem, prawda? Przejście od Starego Testamentu do Nowego Testamentu jest przejściem od narodu wybranego do człowieka wybranego, prawda? Czyli ta indywidualizacja, czy też te okoliczności, jakby to powiedzieć, tej zbawczej misji, prawda, przestają się realizować w kontekście narodowości, a zaczynają w kontekście człowieczeństwa, w owej naszej erze, czy w nowożytności szeroko rozumianej, także obejmowała, bo ona także średniowieczna. I na tym polega właściwie problem, że odtąd w nowożytności problem indywidualizmu staje się problemem uniwersalnym. To znaczy, można się tu posłużyć takim schematem Hegla, prawda, który pokazuje, że dzieje są dziejami wolności, która w nich przyrasta, w tym sensie, że najpierw jest jeden człowiek wolny, potem w antycznym świecie niektórzy, a w nowożytności wszyscy ludzie są wolni. Założenia, przynajmniej założenia, z realizacją bywa różnie, ale takie jest założenie. Otóż podobnie jest z indywidualizmem, który jest jakimś aspektem wolności. Otóż w nowożytności z założenia każdy ma mieć, to przestaje być, czy ma przestać być jakimś ekskluzywnym wyróżnieniem wybranym. Tak? Każdy ma w sobie potencjał indywidualizacji. Początkowo jest to oczywiście jedynie założenie, prawda? To znaczy ugruntowane dogmatycznie przekonanie czy wiara w istnienie indywidualnej, nieśmiertelnej, niematerialnej duszy. Tak? Każdy człowiek coś takiego posiada i tym samym, by tak powiedzieć, posiada w sobie pewną esencję, czy też istotę, tak? która nie pozwala go zredukować właśnie do zwierzęcia. Tak? No przynajmniej takie jest założenie. No. Początkowo, jak wiadomo, to założenie było realizowane no, w sposób problematyczny z punktu widzenia indywidualizmu, ponieważ jakby średniowiecze dysponowało albo posługiwało się filozofią starożytną, głównie Arystotelesa, i stąd te pewne kalki stamtąd, prawda, ten feudalizm średniowieczny, no, trudno uznać za okres pozwalający na indywidualizację. Właściwie tam nie ma miejsca dla indywiduów, jest miejsce tylko jedynie dla zwierzchników i poddanych, prawda? Nie ma ludzi jako takich, wolnych, czyli nie wpisujących się w tą matrycę. No, no i właściwie dopiero ta węziej pojmowana nowożytność, która się zaczyna od renesansu, przynosi nowe rozumienie człowieczeństwa, tak? Humanizm renesansowy, prawda? Co to oznacza? To oznacza, że człowieczeństwo zaczyna być wtedy rozumiane nie po prostu jako stan faktyczny, ale jako zadanie, jako pewien projekt, właśnie projekt przekraczania naturalnych ograniczeń, przyrodzonych ograniczeń. Rodzimy się jako mężczyźni i kobiety, człowiek jako taki z abstrakcji. Niemniej jednak może przestać być abstrakcją, jeżeli podejmiemy trud czy wysiłek mozgu przekraczania tych ograniczeń właśnie w celu się zindywidualizowania, prawda, wśród równych i wolnych. Tak. Jeśli można przerwać panu profesorowi. Nieco zaczepnie nawiążę do książki Michela Mapesoliego, który jakby akceptując perspektywę, którą przedstawił pan profesor, sugeruje, że nieco zmęczyliśmy się tą afirmacją indywidualizmu, że projekt oświeceniowy, projekt wywyższenia indywiduum ponad kolektyw przyniósł pewne zmęczenie tą afirmacją właśnie, odczarowywaniem świata i że współcześnie możemy obserwować szereg zjawisk, które wskazują na powrót pewnej wrażliwości plemiennej, trybalizm, jak to mówi Mapesoli. Wydaje mi się, że ta koncepcja jest pod wieloma względami bardzo wygodna. Możliwe, że jest to pewna jej fasadowość. Dlatego chciałem zapytać, jakby przenosząc punkt ciężkości na współczesność wszystkich państwa, jak oceniają państwo
kondycję nas współcześnie w odniesieniu do indywidualizmu rozumianego jako właśnie proces. Bardzo proszę. Sam się tam złożył, profesor. Sam się tam złożył, że powtarzam. Nie. Okej. Wstawiłem w torbie książkę na Wesołego, w której zrobiłem szereg podkreśleń podstawiając obok znak zapytania, ponieważ nie jest to książka, która wyrasta z analizy rzeczywistych procesów historycznych. Tak naprawdę autor w tej książce tworzy pewną koncepcję i wybiera sobie rozmaite argumenty na rzecz jej potwierdzenia. O tyle, że Karl Popper już dawno zauważył, że nie ma takiego głupstwa, na rzecz którego nie można znaleźć 100 potwierdzających przykładów. I zaproponował, żeby raczej szukać dyskwalifikujących argumentów, obalać koncepcję, a nie szukać jej potwierdzenia. Koncepcja Mafesowego jest po prostu jednym z wielu możliwych spojrzeń na to pole. Bo kiedy patrzymy, ja bronię się przed perspektywą uniwersalistyczną, jaką tam odnajduję, że kiedy mówimy o indywidualizmie, to mówimy o całym świecie, wszystkich ludziach. Żyjemy w różnych kulturach i te różne kultury, mając swoje różne historie, wykształciły różne systemy wartości. I te systemy wartości sprawiają, że w jednej kulturze indywidualizm rozwija się i nie wskazuje śladów zmęczenia, a w innych nigdy go tak do końca nie było, więc nawet trudno się było nim zmęczyć. Więc mamy do czynienia z historią występowania indywidualizmu w różnych społecznościach ludzkich, w różnych kulturach. Także to, co od jakiegoś czasu charakteryzuje kulturę, w których my żyjemy, to, że przestała być kulturą, a stała się zbiorem kultur w gruncie rzeczy. I że funkcjonujemy w różnych przestrzeniach symbolicznych, w różnych przestrzeniach aksjologicznych i często przestajemy potrafić dobrze się ze sobą porozumiewać. Zygmunt Bauman w jednej ze swoich książek Prawodawcy i tłumacze zwrócił uwagę na to, że przeobrażenia społeczne prowadzące do kondycji ponowoczesnej, jakby usuwając tę piramidę zniewalającą jednostki systemem hierarchicznym, jednocześnie przynoszą niebezpieczeństwo utraty zdolności komunikowania. Kiedy społeczeństwo przestaje być piramidą, a staje się archipelagiem, to poszczególne wyspy mogą ze sobą konwersować i jakoś ustalać negocjacyjnie wspólne cele, zadania czy wartości, ale mogą się otoczyć murami i przestać ze sobą konwersować. I dlatego Bauman pisał w tej książce, że intelektualista powinien przestać myśleć o sobie jako o prawodawcy, ponieważ świat już nie chce prawodawców, ponieważ świat nie chce tak rozumianego uniwersalizmu. Natomiast świat potrzebuje tłumaczy, tych, którzy będą przekładać pomiędzy różnymi kulturami, różnymi społecznościami, różnymi rozumieniami indywidualizmu i kolektywizmu, tak aby te społeczności archipelagowe nie rzuciły się sobie do gardeł. Także nie sądzę, żeby koncepcja Mafesowego dawała się obronić wtedy, kiedy próbujemy jakieś bardziej empiryczne badania społeczne przeprowadzić. Jest po prostu jedną z wielu koncepcji, pewnie wyrażających jakieś preferencje aksjologiczne, niż odwzorowującą rzeczywisty stan rzeczy. Komu mam podać mikrofon? Ja odrobiłem zadanie domowe i zapoznałem się z tą książką. Nie jestem pewien, co odniosłem wiele korzyści, prawda, z lektury. Tutaj podzielam wiele zastrzeżeń. Książka pochodzi z lat 80., więc w kontekście tutaj Facebooka i tak dalej, no, musi być nieco archaiczna. O ile przypominam sobie, to były czasy minitele jeszcze we Francji. To
To była taka jakaś zabawna przystawka do telefonu, prawda, która podawała sieć. Proszę zwrócić uwagę, że w polskim tłumaczeniu jest wstęp autora z roku 2000. Aha, także autor próbował zgodzić się ze swoją koncepcją 12 lat po tym, jak ją ogłosił. Rozumiem, rozumiem. No więc to, znaczy moje główne zastrzeżenie, tutaj nie ma co opowiadać, prawda, o treści czy różnych kwestiach, sami Państwo mogą sobie tę książkę poczytać, prawda. Otóż główne zastrzeżenie dotyczyłoby tego, że właściwie zamiast emancypacji przedstawia się tę neoplemienność czy ten trybalizm jako rodzaj regresu czy powrotu do czegoś, co już było, prawda? O ile wiadomo, w tych koncepcjach, no choćby tu, jeżeli byśmy przywołali Marksa, prawda, i to jego rozumienie komunizmu, otóż to nie ma być powrót do jakichś tam pierwotnych wspólnot, prawda? Tylko chodzi o zaprojektowanie takiej instytucji życia zbiorowego, tak, żeby ona jakby no, honorowała osiągnięcia indywidualizmu, tak? Czyli że ta neoplemienność, prawda, że to jest ten nowy trybalizm, nie jest prostym powrotem do przeszłości, prawda? Nigdy takie powroty zapewne nie są możliwe. Natomiast w wydaniu autora no, pojawia się jakiś rodzaj tęsknoty, albo przynajmniej przez tą kalkę, albo przez taki schemat, jakby próbuje się odczytywać rzeczywistość. Stąd też mam wrażenie, że on przytacza cytaty, których, jak się wydaje, nie do końca rozumie. Tutaj sobie wyczytałem cytat z Nietzschego, który się pojawia na stronie 61 i który brzmi tak, z jednozdaniowy cytat. Samotnicy dnia dzisiejszego, wy, odosobniający się, ludem wy kiedyś będziecie. Z was, którzy się sami wybrali, powstanie lud wybrany, a z niego nadczłowiek. Tak. No więc widać z tego cytatu, który sam autor przytacza, prawda, że ci, którzy będą kiedyś tym ludem wybranym, są dzisiaj samotnikami, są odosobniającymi się. Znaczy, że krótko mówiąc, żeby przejść do tej fazy, prawda, powstania nowego ludu, trzeba przejść przez tę fazę odosobnienia, oczyszczenia, denaturalizacji, tak? Czyli przez to, co oferuje nowożytna cywilizacja. Więc tutaj w tym nowym, w tym nowym kolektywizmie, prawda, nie chodzi o negację czy zaprzeczenie tych osiągnięć i powrót do czegoś, co już było, ale o zaprojektowanie nowych instytucji życia zbiorowego, tak? Takich, które będą respektować dotychczasowe osiągnięcia i zarazem otwierać nowe możliwości czy nowe perspektywy. Otóż no, tego w książce Maffesolego no, raczej nie znajdziemy. Słuchając panów, naprawdę to wszystko jest bardzo ciekawe i bardzo bym chciała wiedzieć, przypadkiem, w którym konkretnie momencie wprowadziliśmy, jak wprowadziliśmy kalendarz współczesny naszej ery, to który to był rok? Siódmy, nie czwarty? Siódmy. No właśnie. I nie wiem, czy rzeczywiście chodziło o człowieka, czy chodziło o konkretną władzę konkretnego człowieka w momencie, kiedy tak, a nie inaczej żeśmy to określali i tak dzielili czas. Natomiast odnosząc się do autora, o którym panowie mówicie, to wydaje mi się, że jego twierdzenie, iż powracamy do trybalizmu w związku z tymi nowymi technologiami, jest o tyle nieprawdziwe, iż wydaje się, że nigdzie tak bardzo ten indywidualizm się nie rozrasta, jak właśnie na takim gruncie jak Facebook i te wszystkie nowe formy internetowe. Natomiast winna jestem oczywiście Państwu przynajmniej odrobinę z tego, co rzeczywiście wiąże się z moją dziedziną, to znów w ramach całego prawa, jakby na to popatrzeć, nie ma drugiej bardziej zindywidualizowanej, przynajmniej w teorii dziedziny, niż
prawo karne, które stanowi, że odpowiada się za własny czyn i odpowiada się według własnych cech charakterystycznych. I tak jest niemal wszędzie. I tutaj nawet mamy połączenie tego, co jest zarówno w Chinach, jak i w kulturze europejskiej, z wyjątkiem, pewnie jest ich więcej, ale to, co mi przychodzi do głowy, to jest Korea Północna, gdzie w momencie, jeśli ktoś popełnia samobójstwo, to nie tylko on sam jest skazywany, co najczęściej się już nie udaje, ale oczywiście może, jeżeli to samobójstwo było nieudane, ale również skazywana jest cała rodzina, jako ta, która dała zły przykład, a samobójca jest tym, który wyłamuje się przeciwko społeczności i nie spłaca długu, jaki zaciąga, rodząc się i będąc w tej najdoskonalszej społeczności wychowywany. Natomiast znowu patrząc na to z perspektywy, jakbyśmy popatrzyli na nas, z perspektywy Chińczyków, to tego typu rozważania trochę ustawiają nas w takiej perspektywie ludzi, którzy są niezwykle skupieni na sobie, niezwykle aroganccy przez to i uważający siebie za pępek świata, podczas gdy w rzeczywistości świat jest ułożony inaczej, wygląda inaczej. Natomiast starając się przejść na tą perspektywę, o której panowie mówicie, i ten humanizm, bo od razu zapisałam pytanie, na które pan od razu odpowiedział zresztą, gdzie właśnie ta skrajna indywidualność mogła się rozwijać, no to była to skrajna indywidualność tych obywateli. Jak spojrzeć na kulturę grecką, to w sumie to jednak była bardzo niezwykle ograniczona skrajna indywidualność. Prawda? Tymi wolnymi obywatelami nie byli ani młodzi, ani biedni, ani obcy, ani kobiety. W związku z tym zostawała grupka ludzi, co pokazuje, że te rozważania o specyficznym, indywidualnym, szczególnym charakterze człowieka nie było ani powszechne, ani nie było nastawione na powszechność. I teraz nie wiem przypadkiem, czy to, z czym mamy do czynienia w naszej kulturze, nie wiąże się, zapisałam sobie kategorie, wolność, bezpieczeństwo, autonomia, i czy to nie są kategorie, które są niezwykle uwalniające, w tym sensie, że nie chciałabym mówić o pochodzie cywilizacyjnym, bo mam do tego duże zastrzeżenia, czym jest cywilizacja i na czym ten pochód polega. Niemniej jednak obserwując to, co się dzieje na świecie w ciągu ostatnich 50-60 lat, przy wszystkich różnicach kulturowych, z jakimi mamy do czynienia, to jednak można zauważyć, że nawet ta wiosna arabska i to, co się działo na placu Tiananmen w Chinach, pokazuje, że bez względu na to, w jakiej kulturze się wychowujemy, jak jesteśmy ukształtowani, to ta potrzeba indywidualnej wolności, autonomii i nie wiem, czy koniecznie bezpieczeństwa, okazuje się być dość powszechną. I to jest jedna płaszczyzna, z tą płaszczyzną wiąże się druga płaszczyzna i pewnie gdzieś się zaczyna bardzo wyraźnie współcześnie w latach 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczynamy kwestionować to, co dzisiaj kwestionujemy w antycznej Grecji. Kiedy mówimy, to nie jest prawda, że nawet jak już żeśmy sobie wykształcili pojęcie praw człowieka, że są one powszechne i dostępne wszystkim. I teraz nie wiem, czy przypadkiem w związku z tym, że mamy więcej do zjedzenia i częściej możemy się uratować od chorób i przeżyć, nie następuje moment, kiedy z jednej strony wzrasta odwaga, by się domagać uznania i rozpoznania, ale z drugiej strony też wzrasta wrażliwość na drugiego człowieka, co w prawie karnym bardzo wyraźnie się objawia gdzieś tak już od XVIII wieku niechęcią do tortur, niechęcią do publicznych skazań i do kary śmierci, a w takim szerszym kontekście to właśnie objawia się w ten sposób, że zaczynamy dostrzegać i uznawać ludzi, których wcześniej żeśmy nie widzieli i nie uznawali. I mam na myśli, już pomijam to mniejsze w postaci kobiet, ale dostrzegamy dzieci, dostrzegamy osoby, które są interpłciowe, osoby, które niekoniecznie są heteroseksualne, osoby, które niekoniecznie są
sprawne fizycznie, osoby, które są bardzo młode i bardzo stałe. I to jest też ten grunt, gdzie wydaje mi się, że mamy do czynienia z indywidualizmem, jeśli już będę kończyła, który mógłby pokazać, z indywidualizmem, który się mieści w ramach myślenia tego trybalnego, społecznego, szerszej społeczności. Ja bym chętnie się włączył, bo słuchając pani, myślałem, że jest pani szczęśliwą osobą, żyjąc w trochę innym świecie chyba niż ja, bo ja bym bardzo chciał, żeby tak było, jak pani mówi, ale moje doświadczenia mówią, że jest nas takich, którzy tak właśnie myślą, jedynie część społeczności globalnej, że obok tak myślących osób są również takie, które mają trochę inne przekonania i wierzą w inne wartości. To natomiast, co jest dla mnie i na tej płaszczyźnie w zupełności całkowicie się z panią zgadzam, to, że granice międzykulturowe są w tej chwili przenikane. To dzięki rozwojowi globalnych systemów komunikacyjnych z jednej strony, jak i też globalnych migracji. Arjuna Paduraj napisał kiedyś, że dwa procesy przeobraziły gruntownie współczesny świat. Globalne migracje i rozwój globalnych technik komunikowania. Że możemy przestać być sobie obcy dlatego, że możemy pobierać informacje na swój temat, możemy się rozpoznawać. W związku z czym w każdej kulturze znajdują się osoby, które hołdują pewnym wartościom, które dla tej kultury tradycyjnie były charakterystyczne, jak też i takie, które z rozmaitych powodów, chociażby właśnie wchodząc w interakcje planetarne, globalne, nie tylko lokalne, nabrały innych przekonań. W związku z czym zresztą bardzo często takie osoby, jeżeli stanowią mniejszość, są w swoim kręgu kulturowym, społecznym obiektami agresji ze strony większości, która nie widzi możliwości, aby oni pozostawali częścią tej kultury, jednocześnie hołdując wartościom do niej, w ich przekonaniu, nie należących. Także to jest w ogóle pewien problem też i socjologii, i badaczy, którzy przez całe lata uważali, że kultur nie da się wartościować, że nie powinniśmy występować przeciwko praktykom charakterystycznym dla jakiejś kultury z perspektywy innej niż ta kultury, własnej kultury, ponieważ jest to forma imperializmu kulturowego. Natomiast dzisiaj to przestaje w gruncie rzeczy działać dlatego, że w każdej kulturze są ludzie, którzy żyją na różny sposób i wyznają różne poglądy. Stajemy się rzeczywiście, nie tylko sloganowo, ale naprawdę społeczeństwami i kulturami spluralizowanymi. Tyle tylko, że póki co nie czyni to z ziemi raju, ale ciągle jeszcze raczej pole bitwy. Mogę tylko jedno zdanie? Ja się z panem zgadzam, ale mnie chodzi o punkt, w którym dostrzegamy te grupy. Niektórzy z nas. Nie, dostrzegamy powszechnie. Tak, one są. One się ujawniają jako grupa, jako problem, jako nazwa. Nadajemy nazwy czemuś, co wcześniej istniało, było, a było nienazwane. Więc w tym sensie myślę, że to jest kwestia, jeśli wrażliwość jest złym słowem, to trzeba byłoby użyć inne, ale przynajmniej rozpoznania, zróżnicowania. Ale czy już akceptacji? A Facebook? No dyskusja miała dotyczyć. Bo ja bym, jeżeli ja bym mógł coś powiedzieć, bo mam wrażenie, że w pańskiej wypowiedzi... Przepraszam, czy możemy przejść do części, drugiej części dyskusji za moment, dobrze? Panie profesorze, jeszcze bardzo proszę. Ewentualnie chciałem zwrócić uwagę na jakby tu formalne warunki takiego odosobnienia, prawda, czy też indywidualizacji. To znaczy to, że ta instytucja życia zbiorowego, która to umożliwia w najlepszym stopniu i która zarazem pełni funkcję krytyczną wobec instytucji
tradycyjnych jest społeczeństwo obywatelskie, prawda? To jest instytucja oparta na umowie społecznej, prawda? Czyli na kontrakcie. To jest instytucja, którą nie zastajemy jako coś odwiecznego i tylko godnego kultywowania, ale coś, co się robi, coś, co się konstruuje. I tym samym, jakby to powiedzieć, jest ona zdolna do respektowania indywidualności obywatela. Ponieważ kontrakt, tak jak to wiemy z pism klasyków, prawda, od Hobbesa poprzez Locke'a do Rousseau, powiedzmy, polega na samoograniczeniu. Na samoograniczeniu. To znaczy, nie, czy inaczej mówiąc, na panowaniu nad sobą, prawda? To jest no, dość stary ideał etyczny. Tak? Nie panowanie nad innymi, tak jak tam nie wiem, klasa wyższa sobie przypisuje jako coś naturalnego, ani nie na podleganie panowaniu innych, co charakteryzuje klasę niższą, tylko właśnie panowanie nad sobą. Tak? To jest ten ideał nowożytnej samorealizacji. Ideał klasy średniej, prawda? Bo to ona jest tą rewolucyjną bohaterką nowożytności. Czyli obywatelstwo tworzy formułę, w której można przejść do porządku dziennego nad partykularnymi różnicami, prawda? W rodzinie nie jesteśmy jednostkami. Właściwie, jeśli mógłbym tutaj się odwołać do Hegla, w rodzinie nie jesteśmy ludźmi, tylko członkami rodziny. Tam role są, by tak powiedzieć, rozdzielone naturalnie, nie ustala się przez głosowanie, czy przez negocjacje, kto będzie ojcem, kto matką, kto dzieckiem itd., itd. Natomiast społeczeństwo obywatelskie wyzwala nas z tej roli. W tym sensie, no, jakby to powiedzieć, rozpuszcza rodzinę w sobie, prawda? Ujednostkawia członków rodziny i zwrotnie sprawia, że jakby to powiedzieć, uczłowiecza, prawda? Znaczy, że relacje także w obrębie rodziny no, podlegają tym regulacjom prawnym, że już ojciec nie jest tak jak niegdyś, prawda, właścicielem dzieci i te przyrodzone role, prawda, nie odgrywają decydującej roli. To jest osiągnięcie, prawda? No, właśnie owej nowożytnej instytucji, wytworzonej przez nowożytność instytucji, czyli właśnie owego wspomnianego społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli moglibyśmy powrócić do wątku Facebooka, do sugestii pana z widowni, to udało mi się znaleźć dosłownie kilka dni temu artykuł niejakiego Hoffmana i Natkami. Why people use Facebook. Udało mi się troszkę włączyć mikrofon. Tak, przepraszam. Czy teraz mnie słychać? Tak. Udało mi się natrafić na artykuł Why People Use Facebook Natkamiego i Hoffmana, którzy przedstawili szereg badań dotyczących motywacji do korzystania z Facebooka i zasugerowali, że w zasadzie zaproponowali model, w którym uwzględnili dwa główne czynniki. Z jednej strony potrzebę przynależności, z drugiej potrzebę autoprezentacji. Jakby te dwa elementy, na które Państwo już do tej pory zwrócili uwagę w wypadku Facebooka, czyli potrzeba autokreacji, potrzeba wyrażania się, potrzeba uczestniczenia w jakiejś zbiorowości poprzez podkreślenie własnej indywidualności, a z drugiej strony ta potrzeba kolektywności wyrażają się w Facebooku. No i właśnie, dochodzimy do problemu samej waloryzacji tych dwóch momentów, tych dwóch aspektów. Czy z punktu widzenia nauk jesteśmy w stanie zrezygnować z tej waloryzacji nauk, które powstały przecież w pewnym kontekście, które wychodzą z punktu widzenia indywidualizmu. To jest pytanie wszystkich z Państwa. Także w kontekście prawa, które, jak podkreśliła Pani Profesor, także podchodzi do winy, jako winy jednostkowej. Pojęcie winy zbiorowej jest raczej mgliste i niezbyt popularne na gruncie prawa. A co z zasługami, jeżeli już tak rozmawiamy? Zasługami? Tak. To znaczy? To znaczy na przykład w Azji, w części Azji. To jeszcze raz poproszę o wstrzymanie się jeszcze moment, dobrze? Za chwilę przejdziemy do dyskusji. To
więc przyznaję od razu, że nie jestem specjalistą, czyli nie, jak wiadomo, w ogóle internet, ale najrozmaitsze formy jego użytkowania są przedmiotem obecnie no, regularnych badań, prawda? I nie są to badania, które ja bym prowadził, więc moje uwagi są nie tylko amatorskie, ale poniekąd zewnętrzne, jako że nie należę do tej społeczności, która się na Facebooku udziela. Otóż to, co mi się kojarzy przede wszystkim z internetem, to jest to, co, o czym pisuję i co chętnie zawsze zauważam, pewien redaktor, przypominając, że wszystkie te przedsięwzięcia, prawda, sieciowe są biznesem, to znaczy są przedsięwzięciami podejmowanymi, organizowanymi w celu wytworzenia zysku. I po drugie, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na no, jakby rolę matematyki, prawda, która w ogóle, znowu, tak, jeśli byśmy wrócili na chwilę do historii, w nowożytności odegrała zupełnie fantastyczną rolę. Otóż, jeżeli mówi się, czy używa się, uważa się internet za szczególnie intymny sposób kontaktowania się, bliski, który może przypominać to o obcowanie dusz, o którym kiedyś starsi panowie bodajże śpiewali w swoich piosenkach, no to trzeba przypomnieć, że jednak pomiędzy tymi duszami mamy to całe oprogramowanie, owe algorytmy, prawda? Ten cały software, które wyznaczają formę, wyznaczają ramy, prawda? I że to wszystko się odbywa na podstawie opłaconego abonamentu albo tam jakichś innych opłat, które żeśmy wnieśli, potwierdzając tym samym udział w tym biznesowym przedsięwzięciu, tak? Więc nie demonizowałbym tej strony ekonomicznej, prawda, czy kapitałowej tego zjawiska, ale zapominanie o tym albo skupianie się wyłącznie, prawda, na tej warstwie komunikacyjnej, prawda, czy też interpersonalnej, która się uobecnia w tych kontaktach, prawda, internetowych czy facebookowych, no, naraziłoby nas na pewną, powiedziałbym, niefrasobliwość albo naiwność. Myślę, że to nie do końca tak, aczkolwiek oczywiście ludzie robią interesy we wszystkich sferach społecznych, także i w cyberprzestrzeni. Natomiast obok Facebooka czy YouTube'a, który poszedł za parę miliardów dolarów w czasie sprzedaży, w internecie funkcjonuje też Wikipedia. A Wikipedia od czasu do czasu zbiera pieniądze na swoją dalszą działalność. Więc to nie jest tak, że wszyscy, którzy działają w sieci, robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Manuel Castells zaproponował kiedyś w swojej książce Galaktyka Internetu koncepcję kultury internetu, w którym zwracał uwagę na to, że ta kultura jest wielowarstwowa i że te poszczególne warstwy związane są jakby z historią stawania się internetu. Zwrócił uwagę na to, że internet został stworzony w środowisku naukowym. Tam powstał, tam przez początkowy okres swojego istnienia działał, zanim został następnie sprywatyzowany i stał się dobrem publicznym w innym znaczeniu tego słowa. W związku z czym Castells zwraca uwagę, że w kulturze internetu mieszczą się pewne tradycyjne wartości naukowe, czyli pracy dla innych, weryfikowania własnych osiągnięć przez ocenę dokonywaną przez innych. Tak działa wspólnota naukowa. Wartość naukowca jest budowana przez to, w jaki sposób inni naukowcy postrzegają i wykorzystują jego osiągnięcia. To potem bardzo ciekawie było kontynuowane w środowisku hakerskim, hakerskim, ale nie krakerów, nie tych, którzy łamią zabezpieczenia dla żartu czy dla korzyści, ale tych, którzy troszczą się o funkcjonowanie internetu.
którzy uważają, że informacja powinna być wolna, dostępna dla każdego, że oprogramowanie powinno być dostępne dla każdego. I dla nich na przykład w podobny sposób znaczenie w społeczności internetowej zyskują ci, którzy przynoszą dla tych, którzy w internecie funkcjonują, coś pożytecznego. Jest to nowa postać kultury daru. Twoja wartość bierze się stąd, że podarowałeś wspólnocie to, co ma dla niej znaczenie. Co zarazem oznacza, że nie uzyskujesz tej swojej pozycji na zawsze. Dlatego, że kiedy inni przyniosą coś jeszcze bardziej ważniejszego, to mogą przyćmić twoją pozycję. Ale nie ma innej metody zdobywania znaczenia w tym środowisku, jak poprzez podarowanie innym czegoś wartościowego. I dopiero na samym końcu tej ścieżki, pojawiają się współcześni przedsiębiorcy, którzy przechwytują logikę internetu po to, aby zdobywać zysk. Ale nie da się do tego sprowadzić internetu. A anonimowość w internecie, panie profesorze, która jednak budzi zdziwienie. Ja nie bez powodu przypomniałem ten żart o dwóch psach, ale zwracam uwagę, że ten żart pochodzi z epoki początków uspołeczniania internetu. Wtedy to właśnie wyobrażano sobie z internetową cyberprzestrzeń jako świat odrębny od rzeczywistości realnej. Była to taka złudna dychotomia. Albo jesteś w realu, albo wirtualu. W związku z czym wtedy można było, jadąc samochodem i słuchając radia, słyszeć żałosnych, rzewnych opowieści kogoś, kto właśnie mówił, że żona albo mąż przestała zwracać na niego czy na nią uwagę, ciągle siedzi w tym internecie. Budowano obraz internetu, cyberprzestrzeni jako świata opozycyjnego. Dzisiaj funkcjonujemy w świecie augmented reality, rzeczywistości poszerzonej. Realność i wirtualność stają się jednym układem i w większości z nas do niczego nie jest potrzebna internetowa anonimowość. Funkcjonujemy w internecie jako te same osoby, którymi jesteśmy w realu. Nie ukrywamy się. To już się skończyło, ta historia. Optymista. Skrajny wypowiedzi. Chcę powiedzieć, że jak ostatnio Ludwika Wujec i Henryk Wujec byli na spotkaniu w szkole i opowiadali o czasach KOR-u, to młodzież się pytała, a czemu gadać, a nie mogliście się skontaktować na komórkach, nie mogliście tego puścić na Facebooku. Czyli nie wyobrażamy sobie już świata bez komórek i bez Facebooka. Nie pamiętamy, że tak naprawdę jeszcze niedawno tego nie było. I jak się pan pyta, a Facebook, to ja sobie myślę tak, ale od której strony pan chce zacząć? I oczywiście współcześnie panuje takie pojęcie, jak ci nie ma na Facebooku, to ci nie ma. Natomiast ja długi czas się temu opierałam i wydawało mi się, że można nie być na Facebooku. Kiedyś miałam rozmowę w radio z redaktorem, który do mnie mówił z męskimi końcówkami. Ja mu powiedziałam, ale wolałabym, że jest z kim. On na to mi mówiła, przecież na Facebooku pani funkcjonuje z męskimi końcówkami, pani to nie przeszkadza. I wtedy się dowiedziałam, że ktoś mi Facebook założył. I żeby się dostać na ten założony Facebook, musiałam sobie założyć swój własny Facebook, żeby stamtąd się skontaktować. I w ten sposób mam dwa Facebooki dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że o pewnych rzeczach trzeba pamiętać. Znaczy trzeba pamiętać o tym, że to jest z jednej strony miejsce do skrajnego indywidualizmu i najwyraźniej ludziom to jest potrzebne. Przecież ludzie, którzy puszczają zdjęcia zupy, którą zrobili, albo plaży, na której właśnie są, albo że się gdzieś właśnie wybierają, no to pokazuje tę ogromną potrzebę takiej realizacji publicznej. I pewnie jeśli taka potrzeba jest. Doświadczenia kolektywne. Dokładnie. To niech ona sobie będzie. Tyle tylko, że też trzeba pamiętać, że są tego granice. I znów jako karnistka mogłabym bardzo dużo mówić o przestępczości właśnie w ramach tej sieci, w ramach tego internetu. I pewnie bierze się to również stąd, że niestety wpuszczamy młodzież, która jest od nas dużo bardziej technologicznie zaawansowana. Oni się już chyba rodzą z tą klawiaturą u rąk dzisiaj i mogą zrobić wszystko, ale to nie przekłada się na zrozumienie niebezpieczeństw, które się z tym wiążą. Bo uzależnienie od internetu i od Facebooka, ono istnieje, proszę Państwa, i trzeba mieć świadomość, że lepiej się trzymać na dystans. Jeżeli od tego zaczynamy dzień w środku, jeżeli nie możemy
15 minut wytrzymać bez patrzenia w ten ekran, to znaczy, że coś jest nie tak. I chyba jednak dobrze pamiętać, że to jest sztuczne. Natomiast to ma również ogromne zalety. Znaczy, jeszcze będę mówiła o wadach. Znajomi na Facebooku, przyjaciele z Facebooka. Tak, jest coś takiego. Ma się przyjaciół na Facebooku i ludzie na serio mówią o przyjaciołach na Facebooku, o ludziach, których nie znają, ponieważ zamiast twarzy mają tam jakiegoś pieska albo kotka wklejonego. Nic o nich nie wiedzą i pewnie też nie jest złe, że sobie można stworzyć sztuczną rzeczywistość i występować nawet w tej sztucznej rzeczywistości, tylko że to nie są prawdziwi przyjaciele. I znów, jeśli od tego zależy moja pozycja w grupie, a wśród młodzieży często tak jest, to jest tylko ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że należy umieć rozdzielić sztuczne od realnego. Natomiast oczywiście to jest również fantastyczne medium do tego, żeby załatwiać najróżniejsze sprawy społeczne, polityczne, publiczne, których by się inaczej nie załatwiło, i pamiętać o tym, że to jest moc, którą się ma w ręku w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Ja pierwszy raz z tego Facebooka skorzystałam w momencie, w którym zareagowałam na artykuł w Rzeczpospolitej, gdzie mój kolega zresztą z Instytutu, mniejsza nazwisko, strasznie mnie obsmarował, więc ja po prostu napisałam odpowiedź do tej gazety. Chodziło o przemoc w rodzinie i miałam nawet takie zdanie tam, że rozumiem, że ani Kościół, ani władza nie jest za tym, żeby przemoc w rodzinie trwała, a pan redaktor mi odpisał, że oni tego nie opublikują, bo oni tylko opublikują te treści, które są zgodne z linią Rzeczpospolitej. Wychodzi na to, że jednakże tłuczenie kobiet w rodzinie to jest... Tak, to jest to. Ale właśnie w tym momencie nie zostało mi nic innego, tylko opublikować to w internecie. I szczerze mówiąc, 100 tysięcy ludzi to przeczytało. Gdzieżby to kiedykolwiek przeczytało 100 tysięcy ludzi w ramach Rzeczpospolitej? Więc tutaj trzeba zobaczyć, czy to jest niezwykle mocne medium. I odchodząc od siebie, a przechodząc na społeczeństwo, 3 października nie wyszedłby tak, jak wyszedł, gdyby z jednej strony niesamowite, krótkie słowo byłoby lepsze, ale powiem to dłuższe, wkurzenie się kobiet nie miało miejsca, ale to wkurzenie mogło się zrealizować tak, jak się zrealizowało, dzięki Facebookowi. I akurat ja naprawdę nie jestem dobrą tutaj osobą, żeby się na ten temat wypowiadać, bo jestem stara i nie mam tej umiejętności, jaką ma młode pokolenie, ale jeżeli byśmy spojrzeli, ile spraw młode pokolenie zorganizowało, załatwiło, skutecznie wymusiło najróżniejsze działania, to jest zaleta tego Facebooka. I cały czas trzeba pamiętać, bez względu na to, co pan mówi o dobrych stronach, tak, to nie jest tak, że jesteśmy tam anonimowi. To nie jest tak, że nie ma Big Brother is watching us i podsuwa nam najróżniejsze reklamy, że jesteśmy sprecyzowani co do tego, co do nas wysyłać i jak do nas wysyłać. Trzeba to wiedzieć. I trzeba też wiedzieć, że to nie jest anonimowe, ale w ramach tego, w ramach tej wiedzy, to jest naprawdę, ja mam siatkę kontaktów w całej Polsce. Plusy są takie, że można pomóc różnym ludziom. Minusy są takie, że mam poczucie, że rozmawiam i piszę setki listów, które znikają, a już nie piszę normalnych listów. Natomiast często z ludźmi, z którymi pewnie nie chciałabym nawet pójść na kawę. Czyli że się wchodzi w dyskusje, które są niedobre. I ostatnia rzecz to jest kwestia hejtu w internecie, prawda? Hejtu na Facebooku. Trzeba pamiętać o tym, że najróżniejsze ugrupowania, grupy ludzi, organizacje zatrudniają takich, co odpowiadają niby na listy, co wysyłają najróżniejsze treści, czyli w momencie, kiedy to trafia na osobę w miarę dojrzałą, której to nie rusza, to nie ma problemu. To sobie poradzi z hejtem i ze wszystkim. Jeśli ten hejt jest szczery, jeśli to jest metoda na wywalenie tego, co mi w duszy leży, to też to sobie będzie. Problem polega na tym, że gdzieś na początku trzeba pamiętać o tym, że trzeba do tego przygotować dzieci. Bo w przypadku młodzieży ma to często skutki fatalne, bo się młodzież z tego powodu wiesza, tnie, popada w depresję. I tutaj nie jest to jednoznaczne i bym tak to rozdzielała. Czyli tam, gdzie ten hejt wali w konkretne jednostki, młode zwłaszcza, tam pewnie nasza odpowiedzialność jest dużo wyższa.
Tam, gdzie on jest wobec takich ludzi jak ja, niech se będzie. Możemy oddać głos słuchaczom, albo możemy spróbować podsumować rozmowę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma ochotę. Znaczy podsumować może nie, ale ja jeszcze jedną rzecz bym powiedział, bo my mówimy o indywidualizmie, o wspólnotowości czy kolektywizmie. Pewnie zabrakło nam chyba nieużytego jednego słowa, tożsamość. Dlatego, że jakoś... Tak, ale ja myślę o tożsamości w sensie tej ponowoczesnej, powiedzmy, formie podmiotowości. To i Erik Erikson, który chyba w Europie, w psychologii europejskiej po raz pierwszy wprowadził to współczesne rozumienie pojęcia tożsamości, potem wielu innych badaczy, Malpostę, że tożsamość to jest taka skonfundowana podmiotowość, która przestaje wiedzieć tak do końca, kim jest, skąd się wzięła, dokąd zmierza, żeby te trochę wyświechtane kategorie przywołać. Bo o tożsamości pisze się dzisiaj bardzo różnie i jakby to, w jaki sposób się ją definiuje, pokazuje, w jaki sposób podmiotowość i indywidualizm z jednej strony, a kolektywizm z drugiej zaczynają się przenikać, bo Barry King kiedyś opisał koncepcję tożsamości modularnej, zwracając uwagę, że my wszyscy w gruncie rzeczy jesteśmy zbudowani z modułów, które są budulcem nas wszystkich i że nasza indywidualność w gruncie rzeczy jest w tym momencie trochę podejrzana. To trochę inaczej brzmi, bo to jest podobna teza, jaką Michel Foucault wcześniej stawiał, że nie ma nic bardziej, najmniej indywidualnego niż, mniej zindywidualizowanego niż podmiotowość. Zwraca uwagę na mechanizmy produkowania społecznego, produkowania podmiotowości. A więc jeżeli ktoś mówi o swoim istnieniu, pokazując zupę, którą gotował, to między innymi chyba to jest właśnie efekt tych procesów, że tożsamość staje się performancem, a więc to, jak się wydarzamy w przestrzeni społecznej, określa to, czym, kim jesteśmy, a więc im więcej takich objawień, tym nasza osobowość jest bogatsza, wydaje mi się sobie sami, może wierzymy w to również innym, bardziej zagadkowi. Więc Celia Lurie, która o protetycznej tożsamości pisała, bardzo wielu współczesnych badaczy, zresztą wiążąc to z kontekstem właśnie albo nowomedialnym, albo z kulturą konsumpcyjną, zwraca uwagę na te fakty, że granica między jednostką a społecznością jest płynna i w gruncie rzeczy takie przeciwstawienia są na ogół zbyt łatwe. Ja jestem fanatykiem indywidualizmu. Uważam, że ochrona praw obywatelskich, praw jednostki jest tym, czemu warto poświęcać czas i energię. Bo w gruncie rzeczy w dzisiejszych czasach pluralistycznych, kiedy wszystkie społeczności i wszystkie kultury są zróżnicowane wewnętrznie, bezpieczeństwo każdego w tej kulturze zależy od wykształcenia procedur, mechanizmów, wartości, które respektują każdą odmienność. Że tylko prawo w gruncie rzeczy powinno wyznaczać ramy tego, co dozwolone, a co nie, a prawo powinno być konstruowane w sposób wolny od ideologii. Mówi pani, że ja z kolei odsyłam do bajki, no ale mówię w tym momencie o tym, czego jestem fanatykiem, a nie to, co oglądam wokół siebie. Dlatego do tego jeszcze wierzę w to, że wartościowa wspólnota powstaje tylko i wyłącznie w sposób oddolny, że to jednostki tworzą wartościowe wspólnoty, bo kiedy wspólnoty chcą sobie zbudować wartościowe jednostki, to się kończy obozami koncentracyjnymi. Brecht kiedyś
w odpowiedzi na deklarację rządu Demokratycznej Republiki Niemieckiej, że jest rząd rozczarowany postawą niemieckiego społeczeństwa, odpowiedział, to niech sobie rząd rozwiąże, społeczeństwo wybierze inne. Więc właśnie o to by chodziło, żeby uwolnić się od nadzoru ideologicznego i budować społeczności, w której każdy będzie się czuł dobrze, kto postępuje zgodnie z prawem. Pojawiła się jeszcze jedna koncepcja, do której chciałem przypomnieć. Wspólnoty pozbawionej tożsamości. To jest bardzo, bardzo ciekawa koncepcja dla mnie. To jest taka wspólnota, której każdy członek jest przykładem. Czyli żeby być członkiem wspólnoty, nie trzeba podzielać jakichkolwiek wspólnych wartości. Trzeba po prostu się z nią zidentyfikować z jakichś własnych powodów i dla niej pracować. Moja bajka przy pana bajce to już żadna bajka. Trzeba byłoby 4 godziny 27 minut, żeby przeczytać współcześnie zmieniane prawo. Codziennie, codziennie, codziennie. Więc to już jest forbaj, zapomnijmy o tym. Natomiast wydaje mi się, że trzeba sobie zdać też sprawę z tego, że to nie jest tak, że my jesteśmy we wspólnocie lub nie, w zależności od tego, kim my jesteśmy. Bo my jesteśmy tym, kim jesteśmy, w zależności od społeczeństwa, w którym tkwimy. I teraz na przykładzie, naprawdę bardzo krótko, na przykładzie tego, jak funkcjonują więzienia i na przykładzie tego, jak funkcjonują przepisy. Przepisy dotyczące kuratora są takie same w Anglii, w Polsce i w Kazachstanie. Tyle tylko, że kurator w Anglii, zanim przyjdzie do człowieka, to dzwoni, umawia się telefonicznie, przychodzi, jest grzeczny, rozmawiają, wypijają herbatę, cześć. W Polsce nie dzwoni, często, ale jak przychodzi, to przychodzi tak w godzinach jednak po 7 i jednak nie przed 10. Nie jest kulturalny i za miły, na herbacie się nie kończy, ale jednak to jest jeszcze w miarę z takim dystansem i z poszanowaniem człowieka. W Kazachstanie przy tych samych przepisach on przychodzi o 11 w nocy, o 3 nad ranem, chami i sprawdza i szuka. Ja obserwując wszystkie trzy, w Kazachstanie gdybym była pod kuratorem, przecież popełniłabym zabójstwo natychmiast, bym zabiła tego człowieka. Oni jakoś to znoszą, więc są najbardziej spolegliwi. I teraz wracając do Europy, to jak wyglądają więzienia przy takich samych niemal przepisach we Francji, w Niemczech czy w Polsce, zależy na przykład od tego, jaki jest poziom wytworzonego, jaki jest poziom wytworzonej skłonności do włączania bądź wyłączania ludzi ze społeczeństwa. Jaka jest tendencja do niwelowania różnic między najbogatszymi i najbiedniejszymi, jaka jest skłonność do niwelowania stosunków społecznych w ramach tych różnic. I okazuje się, że w społeczeństwie, do którego my się zaliczamy, takim bardzo neoliberalnym, nieważne jakie są przepisy, bo ich stosowanie będzie bliższe Kazachstanowi niż Wielkiej Brytanii czy Francji, która będzie się przesuwała w kierunku na tej linii od krajów skandynawskich po kraje właśnie takie jak Polska, Stany Zjednoczone, jesteśmy w tej samej grupie. Dziś po drodze są inne i to decyduje, czyli nie sama treść często prawa, ale to, jaki mamy stosunek jeden do drugiego, a ten stosunek jeden do drugiego jest naprawdę również wyznaczany tym, w jakich warunkach społeczno-ekonomicznych i kulturowych żyjemy. No ale jakoś my, żyjący w takich samych warunkach społecznych i kulturowych i ekonomicznych, jakoś się różnimy. To skąd się to bierze? Ale mniej się różnimy, niż nam się wydaje. Aha. Z plastyczności mózgu. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, to bardzo proszę, od razu przekażę mikrofon. Nazywam się Paweł Minich. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nie pozwolił Pan mi wcześniej zabrać głosu, bo to, co Państwo powiedzieli w międzyczasie, w istotny sposób pozwoliło mi jeszcze pomyśleć o tym, co mówiliście i co będzie najważniejsze. Chciałbym powiedzieć, że od razu poszliście w kierunku tego indywidualizmu. Natomiast i to jest chyba dosyć dobrze rozpoznane, rozumiane. Natomiast mnie się wydaje, że warto by było zastanowić się nad tym, co rozumiemy przez wspólnotę czy kolektywizm. Tutaj, bo też rozmawiam. Pani profesor bardzo fajnie mówiła o tym, co się dzieje na świecie, w Chinach,
i w innych okolicach świata. Natomiast panowie bardzo zdecydowanie poszliście w kierunku kultury zachodniej, chrześcijańskiej, tak? Albo zachodniej. Przepraszam? Albo tylko zachodniej. Bez chrześcijaństwa. Okej. Okay. To znaczy, chyba tego się do końca nie da oddzielić. Można tylko. I teraz, od którego momentu jesteśmy członkami wspólnoty albo nie? Ostatnio czytałem książkę Ksenofobia i wspólnota, nie wiem czy znacie, bardzo na prawo widziane. Model wspólnoty tam jest taki, że de facto przynależność lub nie do wspólnoty określa się poprzez de facto decyzję w sytuacji ekstremalnej. Dwie wspólnoty się biją, po której stronie się ustawisz. Więc to, o czym mówimy i o Facebooku, i o tych wspólnotach, o których może zawadzaliśmy w międzyczasie, to tak naprawdę jakieś takie mdłe. Dlatego chciałbym zapytać, jak rozumiecie to de facto przeciwstawienie wspólnoty i indywidualności? Jeżeli mogę o to poprosić. Pan to ustawił w bardzo konkretnym punkcie. Pan to ustawił w punkcie wojny i bicia się we wnętrzu. I jeden z punktów, który miałam na wspólnotę indywidualizm, to jest oczywiście Rwanda i Hutu i Tutsi, z drugiej strony Jugosławia. I tam jest ten rozdział dosyć prosty, prawda? Tutaj inna grupa, to samo jeżeli chodzi o Jugosławię, inna narodowość. No i ciekawe, jakbyśmy to podzielili w ramach Polski, jak pan powiedział, że się ustawiają w momencie, kiedy się biją, to się ustawia pan tam, gdzie pan może przeżyć. I to pewnie też się bierze z doświadczeń, jakie mamy, ale to jest właśnie rodzaj wspólnoty i pewnie nie przez przypadek, żeśmy o tym tak nie mówili, z którą mamy współcześnie problem. I nie wiem, czy to jest problem wytworzony przez Facebook, czy to jest problem wytworzony przez ludzi, którzy są u władzy i grając tymi nastrojami utrzymują się przy tej władzy, czy są to problemy bardziej złożone, polegające na niespełnieniu oczekiwań dużej grupy ludzi po zmianach, do których ci ludzie się w części bądź w dużej części po 89 i przed 89 rokiem przyczynili. I teraz dalej wspólnota polega między innymi na tym, że mówimy do siebie w tym samym języku. Możemy się bardzo różnie rozumieć, natomiast język polski jest tym, który nas łączy. Doświadczenie wyrastania na tej glebie jest tym, co nas łączy. A teraz to wszystko inne, które będzie nadchodziło, to z jednej strony jest również to, co nas łączy, bo żeśmy zdołali wytworzyć najróżniejsze kategorie. Stosunek do obcych, stosunek do kobiet, stosunek do dzieci, stosunek do kościoła, to są też w gruncie rzeczy niezwykle partykularne kategorie, które nam się wydają być rozbuchane, ale proszę mi wierzyć, wystarczy wyjechać 2000 km dalej i Polska jest takim maleńkim krajkiem, nieważnym, nieistotnym, kompletnie nikogo nie obchodzącym, która musi sobie sama załatwić swoje problemy w środku i wtedy też jesteśmy wspólnotą. Chyba, że chcemy wyjechać. Nie, bo jeszcze trzeba, żeby chcieli nas przyjąć. A ponieważ jesteśmy z Polski, to niechętnie. To fakt. No, ponieważ w tytule jest Facebook, o którym już mówiłem, że jest takim dobrze działającym, ale niekoniecznie najlepiej reprezentującym kulturę cyberprzestrzeni obiektem, powiem, że właśnie to chyba zaczyna się powoli zmieniać, to, że wspólnota, społeczność jest warunkowana terytorialnie, tak jak pani mówiła. Mówimy określonym językiem. Dzisiaj lingua franca stał się język angielski i żeby odnieść jakiś sukces w środowisku kulturowym, które nie jest jedynie lokalne, trzeba umieć także i w tym języku się wypowiadać.
jeżeli ktoś nie lubi, no to może tylko liczyć na inteligentne translatory, które wcześniej czy później się pojawią i pozwolą każdemu mówić w jego własnym języku, a każdemu słuchaczowi słyszeć w swoim własnym. Ale to ciągle jest bajka, ale być może właśnie będzie rzeczywistością. Natomiast właśnie współczesne kultury w coraz większym stopniu budowane są poza korzeniami terytorialnymi. Mackenzie Walk niekoniecznie może z entuzjazmem w jego ustach, nie brzmiało to chyba dobrze, ale napisał kiedyś, że nie mamy już korzeni, mamy anteny. A więc, że pobieramy treści kulturowe nie z podglebia, ale z komunikacji z innymi. Dla niego to brzmiało trochę źle. Dla mnie, jeżeli zinterpretować to w pewien sposób, brzmi dobrze, dlatego że oznacza to, że stajemy się tym, kim jesteśmy, wsłuchując w różnorodne głosy. W głosy różnych ludzi, wyłaniających się właśnie z różnych kultur, mówiących różnymi językami, które staramy się jakoś zrozumieć. Wierzę we wspólnotę jako stowarzyszenie, a nie jako... Dobrowolne? Dobrowolne. Dla mnie stowarzyszenie jest zawsze... Słowo stowarzyszenie jest dobrowolne, bo jeżeli miałoby nie być dobrowolne, nie jest stowarzyszenie. Pytanie, czy wspólnota jest dobrowolna? Wierzę we wspólnoty dobrowolne jako wartościowe dziś sposoby tworzenia związków społecznych. Dziś w świecie, w którym planeta Ziemia jest naszym domem, a nie Łódź, centrum Polski, Polska czy nawet Europa. Jeżeli bliska mi jest Europa, to ze względu na wartości, których bronię. Natomiast czuję się obywatelem świata w nowym sensie tego słowa. Nowym w tym sensie, że kosmopolityzm miał ewolucję, to pojęcie ewoluowało. Ale z mojej perspektywy dzisiaj moja wspólnota to wspólnota ziemska i niekoniecznie bliscy są mi ci, którzy mówią w moim języku, kiedy mówią coś, co brzmi dla mnie obrzydliwie. Bliżsi są niekiedy ci, o których ci moi współplemieńcy mówią takim językiem z zupełnie innych powodów. To wydaje mi się, że pan zbyt sztywno przeciwstawia indywiduum, czy też jednostkę wspólnocie. Próbowałem pokazać, że to rozumienie indywidualizmu w nowożytności ma charakter dynamiczny, to znaczy to jest pewien proces samorealizacji. I taka jednostka w tym ruchu samorealizacji jest znacznie bardziej elastyczna niż taka, która jest traktowana jako jakieś gotowe, prawda, pojęcie czy kształt i zestawiamy to z jakimś rozumieniem wspólnoty. Więc kształt przynależności formuje zarówno, czy nadaje formę zarówno jednostce, jak i zbiorowości, do której ona należy. Więc tutaj istnieje pewna współzależność, która mam wrażenie zmiękcza jakiś potencjalny konflikt. Czy można? Ja bym chciała tylko się ustosunkować do tego i może połączyć pan, bo pan oczywiście mówił o pewnej grupie ludzi. Więc mamy co najmniej dwie grupy ludzi, ale myślę, że je łączy jednak, że jedna grupa ludzi to rzeczywiście jest ta, która sobie pojedzie i będzie miała lingua franca. Aczkolwiek ta lingua franca, proszę Państwa, naprawdę, bo zupełnie na serio, trzeba szybko się uczyć mandaryńskiego. Za 10 lat to nie będzie angielski, to będzie mandaryński. I oczywiście to nie jest tak, że to jest angielski, bo w wielu terenach nie dogada się pan po angielsku. Angielskiego. Tak jest, oni się uczą rozumieć, a nie mówić. Pan się ma nauczyć ich mniejszego. I to jest proste. Dla nas jest to proste, tylko trzeba zapamiętać. Natomiast i jak pan weźmie translatora, to właśnie to wygląda tak. Out of sight, out of mind, przetłumaczone jest jako niewidomy idiota. No i tak się będziemy porozumiewać. Natomiast wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia, również dzięki Facebookowi, dzięki tym elektronicznym formom komunikowania się, to jest takim indywidualnym zanurzaniem się we wspólnocie. Bo zarówno ta grupa, która się czuje świetnie w świecie i się porusza i nie ma problemów,
szuka swoich korzeni. Dzięki tym Facebookom te korzenie może łatwiej znaleźć, jak i grupa, która nie to, że się czuje źle, ale czuje się troszkę zagubiony, bo wie pan, jak pan mówi o tych językach i o wszystkim, nie dla wszystkich to jest dostępne. I to nie jest tak, że ludzie są głupsi, tylko jest tak, że naprawdę nie stworzyliśmy przez te 25 lat warunków, w których wszyscy się mogli świetnie nauczyć angielskiego. Ja jestem nauczycielką akademicką i często w poprzednich okresach wywoziłam swoich studentów do Norwegii, Holandii, Niemiec. I moi studenci ani trochę nie są głupsi od studentów z Holandii, czy z Niemiec, czy z Norwegii. Ale moi studenci nie mówią biegle we francuskim, angielskim, niemieckim, tak jak tamci. Tamci być może mniej wiedzą o tym, jak przepływa prąd, ale wiedzą, gdzie nacisnąć, żeby ten prąd działał. Mamy inne systemy szkolenia. Tam są ludzie wyszkoleni, żeby się komunikować i naprawdę znają co najmniej 3-4 języki, bez względu na to, jakie osiągają wyniki na uniwersytetach, na które nie muszą chodzić, a u nas jest inaczej, więc trzeba pamiętać, że jest dość wyraźny też podział według tego. Natomiast i ta grupa poszukuje korzeni. Tyle tylko, że o ile ta grupa poszukuje korzeni inaczej, chcę wiedzieć, skąd ja pochodzę. I teraz się mogę dowiedzieć dzięki Facebookowi, internetowi, kim do cholery był mój dziadek, którego zdjęcia nawet nie widziałam. Ta druga grupa się organizuje, żeby się poczuć dumnie i dobrze wokół idei, która będzie mogła odrzucić te wszystkie internacjonalki i powiedzieć się tu, Polska, to jest to, to co jest mi potrzeba. I to bywa niebezpieczne. Kiedy moje poczucie godności, moje poczucie wspólnoty musi się siłą rzeczy ograniczyć do tego, żebym musiała się identyfikować z wyklętymi żołnierzami i zapominać, że pomiędzy nimi byli również bandyci, którzy mordowali zwykłych cywili, prawda? Także to jest pęknięcie, które nie musi przynieść negatywnych efektów, ale może. Natomiast wydaje mi się, że jak rzeczywiście rozszerzymy znajomość mandaryńskiego i angielskiego od początku, to to będzie łagodziło i pozwalało na to, żebyśmy zobaczyli, że Syryjczyk niczym się od nas nie różni, poza trochę tylko kolorem skóry. Kiedy? Już, trzeba to robić już. Proszę Państwa, Andrzej Rostocki, socjolog, emerytowany, ale to nieważne. Zacznę od uwagi klimatycznej. Przedarłem się przez zaspy po to, żeby usłyszeć, w jaki sposób ten klasyczna opozycja, indywidualizm, kolektywizm zostanie umieszczona w przestrzeni facebookowej. I powiem otwarcie, że bardzo długo byłem tą dyskusją rozczarowany. Dopiero końcówka pokazała, że można mówić o Facebooku, wpisując Facebook tę opozycję, o której pan profesor Marek Kozłowski, o której tak ładnie historycznie mówił. Proszę Państwa, mnie nie ma na Facebooku, istnieje. I mimo, że mój przyjaciel mówi, że ja nie istnieję, to ja mam zamiar dotrwać do końca i nie mam zamiaru być na Facebooku. Między innymi dlatego, że widzę ewidentną sprzeczność, niekonsekwencję, która się wiąże z tym pięknym tematem, chcę panu pogratulować, indywidualizm, kolektywizm. Facebook jest ze swej istoty przestrzenią społeczną. I nawet jeżeli mówimy, że ludzie tam się pojawiają po to, żeby dać wyraz swojej indywidualnej ekspresji, to oni chcą tę ekspresję znaleźć poprzez akceptację. I to, co mi się w Facebooku nie podoba i nie będzie się podobać, to jest właśnie to nieustanne poszukanie akceptacji. Jeżeli ktoś pokazuje zupę, to nie dlatego, że on jest wegetarianinem, tylko on chce pokazać, że to jego ja musi w Facebooku zaistnieć. Jeżeli ktoś pisze o tym, że jest liberałem, to dlatego, że chce, aby jego odbierali jako liberała, żeby wszyscy, którzy są w obrębie tej wspólnoty, ten jego liberalizm widzieli. Więc w gruncie rzeczy Facebook jest jedną wielką ekspresją egocentryzmu.
I oczywiście ja doceniam to, co pani profesor pięknie mówiła, doceniam to, o czym pani bardzo ładnie mówiła, że można różne rzeczy załatwić, a jednocześnie są inne sposoby komunikacji, z których nie trzeba korzystać. Zwracam państwu uwagę, że tą dramatyczną krytyką Facebooka wygłasza kolega, który Facebooka nie zna z wyboru. Także ta krytyka brzmi trochę podejrzewa. Mnóstwo czytałem. Ja słabo znam Facebooka i chyba bym się przychylił do krytyki pana. Ja z Facebooka korzystam, w zasadzie z Messengera korzystam, dlatego że moja córka w tej chwili jest daleko w świecie i to jest najprostszy, najtańszy sposób porozumiewania się z nią. Konto założyłem mniej więcej, powiedzmy, rok temu i podłączyłem się i zacząłem go używać tylko i wyłącznie z tego powodu. Podłączyłem zaproszenia i tak dalej. Młodzież lepiej wie na ten temat, jak to się dzisiaj nazywa. I część ludzi, których znałem z różnych, w różnych kontekstach, zaakceptowała moje zaproszenia, ja zaakceptowałem ich. Obserwacja, bo generalnie ja jestem obserwatorem, nie uczestnikiem. Absolutnie popieram pana pogląd. Troszeczkę zaskoczyło mnie w pańskiej wypowiedzi to, że jakbym słyszał w tle, że pan jest skrajnym zwolennikiem indywidualizmu. Czy to prawda? Tak, ja popieram indywidualizm w znaczeniu nadanym przez profesora Ryszarda Kruszczyńskiego. Chciałbym jeszcze zadać pytanie panu profesorowi historykowi. Czy to mówił pan o tych jakby nieistnieniu ról w rodzinie, czy raz na zawsze zdefiniowanych rolach w rodzinie i w kontekście indywidualizmu, jakby że tam tego indywidualizmu nie ma, a społeczeństwo go dopiero wykształca. Chyba zdecydowanie bym się z tym nie zgodził. Może przez partykularny przykład mojej rodziny, kiedy było to zupełnie inaczej. Rzecz jasna, chodzi o współczesną rodzinę, tak? Wiadomo ze statystyk, że to wieczyste ślubowanie i tak dalej, no nie jest traktowane zupełnie serio, prawda? Jest to pewna formuła raczej obyczajowa, prawda? Przy której, czy to jest rodzaj uroczystości, czy ceremonii, natomiast z liczby rozwodów wynika, że nie traktuje się tego serio. Natomiast były czasy, kiedy rodzina była traktowana za podstawę właściwie zbiorowości wyższego rzędu, prawda? I wtedy trudno było mówić tutaj o jakichś dyskusjach typu genderowego, prawda? Że rodzina może się składać niekoniecznie z osób odmiennej płci, albo że z większej liczby osób niż rodzice i dzieci. Ewentualnie starsi, prawda, członkowie tej rodziny, więc mowa była o rodzinie tradycyjnej. I tam niewątpliwie te role się dopełniają, tak? I są określone w sposób naturalny, z góry. Czyli rodzina, która się formuje, wpisuje się w pewną matrycę, prawda? Natomiast zupełnie inaczej jest w społeczeństwie i w tym sensie ono wyzwala, prawda? Modyfikując także rodzinę, bo przecież członkowie rodziny są także członkami społeczeństwa i przez jakby zwrotnie, prawda, oddziałując społeczeństwo na rodzinę, no, modyfikuje relacje wewnątrz rodziny, prawda? Zupełnie inna jest obecnie pozycja dzieci, pozycja kobiety w rodzinie i tak dalej. To nie ulega wątpliwości, więc współczesna rodzina z całą pewnością, tak jak pan tutaj swój przykład przytacza, nie musi kultywować tych niegdysiejszych wzorców. A ja jeszcze dodam, że badacze społeczności internetowych wprowadzili kategorię rodziny z wyboru, zwracając uwagę, że relacje, jakie kształtują się w cyberprzestrzeni, prowadzą do zastąpienia tradycyjnej komórki społecznej opartej na więzach krwi przez nowe typy relacji. Więc to by jakby rozwijało to, o czym pan mówi, we współczesność. Bądź na wspólnym
wirtualnym by to było. No. Zaczynamy zupełnie inny, troszkę inny temat, bo oczywiście wydaje mi się, że nic takiego jak normalna rodzina nie istnieje. I całe, właśnie, i całe, i zawsze tak było, ale musiałam się o tym przekonać właśnie będąc moją przyjaciółką, która jest Arabką. I wyjście gdziekolwiek, do sklepu, na spacer, do kina, do restauracji, to kurde, 50 osób bez przerwy jest, bez przerwy, bo się idzie całą rodziną, rozumiecie to Państwo? Nie rozumiecie, bo to dla nas jest nie do przyjęcia, a ona nie rozumie tego, co się u nas dzieje, ale rozumie, kiedy ja do niej mówię, mój brat, który nie jest moim bratem, moja siostra, która nie jest moją siostrą, moja ciotka, która nie jest moją ciotką, ona jedna to rozumie i się nie dziwi, a mój mąż bez przerwy mówi, przestań tak gadać, bo ludzie pomyślą, że jesteś głupia. Czyli to, co dla mnie jest zrozumiałe, dla niej też się zrozumiałe, czyli takie rodziny, w których się żyje, u nas też funkcjonowały. Naprawdę. Pokażcie mi Państwo jedną normalną rodzinę, ja w nią nie uwierzę. Czyli taką od początku do końca, ponieważ jak przyjrzymy się w ich historiach, to się okaże, że to wszędzie jest. Gdzieś był pierwszy mąż, który zginął, gdzieś była matka, która była po obozie i w związku z tym miała dodatkowe dzieci, które wcale nie są jej dziećmi i tak się to zaczyna. Natomiast to nie zmienia faktu, że internet jest niesamowitym wynalazkiem i trzeba się liczyć z jego zagrożeniami, ale on otwiera przestrzeń niesamowitą. I Facebook jest również w tym całym układzie, ja się tylko boję, bo ciągle słyszę, że on już się przeżył. Że my tu mówimy o Facebooku, a jednak Trump wygrał wybory przy pomocy tego tweeta, prawda? Trzy zdania i cześć, wystarczy. I to jest niebezpieczne, ponieważ gdyby to uczyło nas precyzyjnego wyrażania się, to byłoby świetnie, gdybyśmy byli wtedy mniej gadatliwi. Natomiast to nas, zdaje się, nie uczy precyzyjnego wyrażania się, tylko uniemożliwia nam czytanie dłuższych tekstów ze zrozumieniem. I to bywa niebezpieczne. Natomiast ilość dostępu do informacji i ilość możliwości spojrzenia przy różnorodnych komentarzach, że tak w ogóle można myśleć, naprawdę ubogaca. W związku z tym to jest coś, powiedziałabym, co warto mieć i nikt chyba nam nie płaci za to, że jesteśmy w swoich grupach, już nie wiem, co w ogóle nikt nam nie płaci, ale czy nie mamy interesu konkretnego, żeby to szczególnie promować, ale wymyśleć takie coś i zrobić. I jeśli to tak poszło w świat i zostało tak przyjęte, no to znaczy, że to był właśnie ten moment, który pokazywał ludziom, że bez względu na to, znaczy to jest coś, co tworzy wspólnotę międzynarodową i co pozwala przyjrzeć się odbiorze innych ludzi i zobaczyć, że są pewne rzeczy, które nas dzielą, ale jest dużo, znów pan powie, że bajki opowiadam, ale jest dużo więcej takich, które nas łączą. Proszę Państwa, zdanie mogę. Obawiam się, że musimy kończyć, kończy nam się czas. Oczywiście, oczywiście. Po Ryszardzie teraz już powiem po imieniu, drogi przyjacielu. Powiedziałeś taką, nie znasz tego typu metafor, akurat nawet w twoich ustach, bo powiedziałeś o tym, że ludzie nie mają zakorzenia, mają anteny. Kiedyś jak nie mam mnie na Facebooku, ale czytam komentarze pod różnymi artykułami, to one dowodzą czegoś wręcz przeciwnego. No w tych rozmaitych, głupszych, bardziej głupszych, rzadko mądrych komentarzach i również hejtach widać nieprawdopodobne zakorzenie. Nienawiść hejtowa bierze się właśnie z zakorzenienia w jakiejś kulturze, w jakimś światopoglądzie, w jakiejś ideologii. Także to nie są anteny, to są wszystko piękne metafory, ale analiza, przepraszam, treści czy analiza dyskursu pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Pewnie tak, tylko że w gruncie rzeczy podejrzewam, że w większości takich wypadków nie mamy do czynienia z korzeniami, ale raczej ze zjawiskiem postpamięci, pamięci protetycznej, wokół której organizowana jest metodami propagandowymi aktywność grup społecznych. To nie jest tak, że ten hej, osoby hejtujące czerpią potrzebę hejtu z podglebia kulturowego, bo ta kultura nie jest aż taka zła, żeby usprawiedliwiać tego rodzaju zachowania. To jest coś innego.
tworzone kreacje ideologiczne zastępują tradycje w gruncie rzeczy. Ja nie proponuję antytradycjonalizmu. Ja zwracam uwagę, że we współczesnym świecie tradycja jest zastępowana przez pamięć protetyczną, przez konstrukcje, które nie są tradycją, ale są wezwaniem do działania w imię określonej ideologii. To jest zupełnie coś innego. My nie jesteśmy w stanie w czasie tak krótkiego spotkania rozważyć tak wiele warstw, jakie w gruncie rzeczy ten temat wyłania, ale nie utożsamiałbym tak łatwo hejtu z zakorzenieniem w tradycji, w kulturze, bo to brzmi wręcz obraźliwie dla kultury. No tak, ale w większym stopniu jest to zakorzenie w kulturze niż w antenach, Ryszardzie. Ja bym powiedział, że czy jest pan przedstawicielem, pan osobiście jest przedstawicielem czegoś, co John Brockman nazywa trzecią kulturą. Natomiast nie mówię już o tych dwóch pozostałych, ale ta cała reszta jednak nie. Przepraszam, że to jest też dzielenie w pewnym sensie, ale takie mam wrażenie, tak? Że pan żyje jakby w innym świecie. Ja pozwoliłem sobie w zakończeniu powiedzieć o pewnych kwestiach, które wierzę, które mają na mnie wartość. Natomiast na początku starałem się mówić w miarę precyzyjnie o zjawiskach, które obserwuję. To są dwie różne rzeczy. Musimy niestety kończyć, także proponuję, żeby przenieść dyskusję do tak zwanych kuluarów.